Blachy Grzymała to dynamicznie rozwijająca się firma produkująca i sprzedająca blachy trapezowe o tłoczeniu T18 i T8 i grubości 0,5 mm. Nasze materiały są odporne na warunki atmosferyczne i mechaniczne. Najwyższa jakość blach, szybka realizacja. Poznaj Blachy Grzymała! Inaczej ze studia portalu My Łomża, bo dziś mówimy do Was Siema. Monika Orłowska, jako mój gość, witam cię serdecznie. To jest szef sztabu Łomżyńskiej i Piątnickiej, Łomża Piątnica, Wośp. Cześć, witam cię serdecznie. Cześć, siema, dzień dobry. No właśnie, to siema dzisiaj e, przez, w tym tygodniu generalnie będzie nam towarzyszyło i będzie towarzyszyło nam w niedzielę, wtedy w finał 28 stycznia. Spotykamy się właśnie przy wolontariuszach, wrzucamy do puszek i po to dzisiaj zaprosiliśmy żebyśmy o tych kuluarach i organizacji i trochę historii, bo już 10 lat organizujesz Łomżyński WOŚP, ale właśnie to Łomża i Piątnica. Może od razu wytłumaczmy na początku, dlaczego to jest tak połączony WOŚP. E, lokalizacyjnie. Przed mostem, za mostem, jakby nie nazwał, ze względu na to, że finały i wydarzenia towarzyszące i wolontariusze są na terenie Miasta Łomży, Ziemi Łomżyńskiej. I piątnicy. Ale w tym roku to też nie jest tak, że tylko Łomża i piątnica, bo dołącza się również m.in. Kolno. Tak, Kolno co prawda grało już od wielu lat, yy, ale w tym roku jest mm -hmm. pod moją pieczą. Yy, tam są wydarzenia towarzyszące, organizowane przez lokalnych mieszkańców, więc yy, też, że tak powiem, możemy. Yy, Powiedzieć, że Kolno dołączyło do naszego sztabu. Ale tak jak wspomniałam, Ty Monika od 10 lat organizujesz woźp tutaj na naszym terenie. Oczywiście historia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy tutaj granie, przerwanie, co ustaliłyśmy przed programem, bo myślałam, że gdzieś tam jakaś przerwa przez chwilę była. Nie było. Zawsze te finały u nas były. Tak, zawsze były. Mniejsze, e, większe. E, tak, mhm. pod różną e, batutą, że tak powiem, pod róż, e, różni szefowie sztabu. E, ja od 10 lat jestem szefową sztabu i organizuję te finały. Dobrze, to powiedzmy trochę jak to się zaczęło, jak to wyglądało i dlaczego właśnie podjęłaś te rękawice, żeby tutaj organizować na naszym terenie właśnie finały w takiej formie, o której za chwilę też powiemy. Historia jest taka, że ja nigdy wcześniej nie uczestniczyłam jako wolontariusz, zawsze widziałam to tylko z poziomu widza i zazwyczaj w telewizji, a sytuacja zaczęła się od takiej jakby propozycji zorganizowania, a że... Lubię wyzwania, mm -hmm. e, to podjęłam te rękawice. Nie ukrywam, że pierwszy finał był trudnym finałem. Uczyłam się wszystkiego od początku. Nie, nie wiedziałam, jak to będzie. E, też mierzyłam swoje możliwości. Udało się z każdym rokiem. E, potem już było lepiej, ale też było inaczej, mm -hmm. bo mieliśmy pandemię, bo mieliśmy różnego rodzaju sytuacje. E, no, ale jak widać, udaje się. Ale od 10 lat organizujesz, więc trochę porozmawiajmy o tej samej organizacji, bo tak jak powiedziałeś, zawsze ten pierwszy finał, pierwsza impreza, którą organizujemy, jeżeli jest cykliczna, jest najtrudniejsza, bo się wszystkiego uczymy, standaryzujemy sobie pewne sprawy. Jeżeli dzisiaj możesz powiedzieć, to czy masz już na dzień dzisiejszy wszystko dopięte na, na niedzielę, czy to dopiero jest ten czas, w którym właśnie przestajecie spać, przestajecie jeść, bo o tym po prostu zapominacie? E, raczej nie, nie zapominamy. mamy m, Nasza praca, moja praca zaczyna się już w październiku. E, w tym czasie ustalamy możliwości, chęci współpracy, m, zasoby jakimi posiadamy e, i oczywiście obecną sytuację, tak? bo to też ma wpływ na to wszystko, e, są jakieś ogólne pomysły, spotykam się z różnymi ludźmi, firmami, instytucjami. Określamy mniej więcej zarys tego, co ma być, i ustalamy później szczegóły. Oczywiście, nigdy nie jest tak, że do końca możemy mieć wszystko zorganizowane, bo zawsze może coś wypaść pomiędzy, ale staramy się, żeby już tak, tak jak w tym momencie, już ja spinam wszystko do końca y harmonogramy, grafiki, y procedury, wolontariusze, lokalizacje. Ten tydzień, co prawda, nie jest spany, ale to jest już takie, że tak powiem, dopieszczanie tego wszystkiego. Ale mówisz, że wszystko spinasz, ktoś by z boku powiedział, przecież to nie jest duży finał, przecież to są tylko, to jest granie w Wenedzie, to jest granie w Piątnicy, przecież nie ma u nas super gwiazdy, wielkich scen i tak dalej, więc tej pracy nie powinno być dużo. Po pierwsze nie ja sama, bo mam sztab, który ze mną dzielnie walczy, ale... To tylko się tak wydaje. Pracy jest ogrom, bo musimy działać na różnych płaszczyznach. To, co jest widoczne, to jest tak naprawdę jeden z wielu elementów. Pamiętajmy o tym, że mamy pod opieką 120 wolontariuszy, o których musimy mhm. zadbać o których musimy puszki wydać, zarejestrować gdzie musimy nawiązać współpracę z policją. Organizujemy też miejsca, gdzie mogą wypić kawę, herbatę. W tym dniu muszą być bezpieczni. Rodzice, które puszcz którzy puszczają swoje dzieci, też. Muszą wiedzieć, mhm. że, ich, że bezpieczeństwo tych wolontariuszy dla nas jest priorytetem, a potem musimy rozliczyć te pieniądze. E, więc to jest jeden element. Kolejny element to są licytacje. Tego też nie widać, ale jest grono mhm. ludzi, którzy y, zbierają te licytacje, opisują, wystawiają na, na Allegro, dzielą po licytacji. To jest wysyłka tego wszystkiego, rozliczenie. Artyści, którzy oczywiście wcześniej tak, kontaktują się z nami, formalizujemy ich Wysok. uczestnictwo, mhm. tak, musimy zadbać pod kątem rajderów technicznych, mhm. nagłośnienia, obsługi całej wystawcy, którzy są podczas wydarzenia. To wydarzenia towarzyszące, które również jest wielu i, i wiele tych wydarzeń jest oddolnych, tak? Czyli na przykład mamy podwodne kwestowanie z podwodnym jeleniem. Mamy w Kolnie wydarzenie, które też jest, że tak powiem, oddolną inicjatywą. Mamy morsowanie w Łomży, które organizują morsy łąża, i mnóstwo rzeczy, których jest, więc tak naprawdę to jest bardzo szeroki kontakt z wieloma ludźmi. To są procedury, które są ustalane, bo wszystko musi być sformalizowane, rozliczone, dopięte. Tutaj nie może być niczym niczego no. nic nie może być zrobione przypadkowo. Ile osób to na co dzień robi? Właśnie mówisz o swoim sztabie, bo oczywiście ty przewodniczysz, ale ile jest osób w sztabie? Jeżeli mamy 120 wolontariuszy, to ile jest osób w samym sztabie takich osób, które organizują z tobą? Żebym się nie pomyliła. <laughs> Nikt się nie obrazi, nie będziemy wymieniać nazwisk. <laughs> Od wolontariuszy mamy dwie osoby, ze mną trzy. Od Łomży, atrakcji w Łomży, czyli Scenę w Łomży, mamy jedną osobę plus ja. W piątnicy jestem ja plus jednostki samorządu, Centrum Usług Samorządowych, GOKU, OPS u OPS-u. Tutaj mocne wsparcie, że tak powiem, oni mnie bardzo też odciążają. Od licytacji mamy pięć osób. Mamy jeszcze osoby od pozyskania ewentualnych sponsorów, mm -hmm. tak, czy też kontaktów. No właśnie, nie policzyłam. To jest, <laughs> właśnie chciałam, wiesz, zastanawia mnie, dlaczego tych osób w że jest najmniej. Takich, które tobie pomagają. Że tu, w Piątnicy jest trochę więcej niż... Nie, nie to wiem. może nie jest mm -hmm. tak. Chodzi o to, że w Piątnicy jest o tyle łatwiej, że tamte jednostki już są zorganizowane. Mają zasoby ludzkie. To też Piątnica działa trochę... Tam mhm. dużo wydarzeń się dzieje. Tak? Dużo, ja też jako pracownik urzędu e, gminy Piątnica też robię dużo i współpracuję z tymi jednostkami, więc my znamy tą współpracę i mogę im podzielić. Ale e, to jest ciężka praca e, i naprawdę osoby, które przychodzą do nas, e, które pracują, to czasami mhm. wątpią, mówię, to ja może zostanę mhm. jednak wolontariuszem. To nie jest łatwy, łatwa rzecz. Nie miałaś ochoty przez te 10 lat zorganizować takiego właśnie wośpu, gdzie będzie gwiazda na starym rynku, czy na muszli, że będzie wielka scena, właśnie to, o czym, to co robią inne miasta. Czy wyznajesz jednak trochę inną zasadę? Dlaczego nie to? Znaczy ja zawsze, organizując no... finały, y, m, chciałam, żeby to było takie nasze, oddolne. I oczywiście, sztuką jest organizowanie wielkiej gwiazdy. No bo on podpisuje się umowy, płaci się kasę, wiadomo, że oni nie przejeżdżają za darmo. Ale mm, przez te wszystkie lata, które robię finały, y, uczestniczą w nich nasi mieszkańcy, y, dzieci, dorosłe osoby, zespoły, to dla nich jest tak ważne wydarzenie, a dla mnie jeszcze bardziej, bo w tym jest serce. W tym nie ma komercji, w tym po prostu jest dobre serce. I to jest najważniejsze. I nie chcę nigdy. Zmienić tego systemu i nie chcę nigdy z, z, stracić tej energii, która jest, i dlatego e, chciałabym, żeby zawsze wyglądało to w takiej wersji, w jakiej jest. I chciałabym, żeby woź był organizowany bez wsparcia finansowego, sponsorów i tak dalej. Udaje Wam się właśnie to zrobić bez sponsorów, bo jednak mówisz, że gdzieś oni się pojawiają, pewnie w mniejszym jakimś zakresie, ale się pojawiają. Tak, nasi sponsorzy e, przekazują nam, e, znaczy tak, głównymi sponsorami są wodarze, bo udostępniają nam miejsca, mm -hmm. to są, jest zaplecze ludzkie, to jest prąd, tak, to jest woda. To są takie zwykłe rzeczy, ale jakże istotne, gdybym miała mm -hmm. za to zapłacić sama. Sponsorzy, którzy nas wspierają, to jest na przykład y, opłacenie nagłośnienia w Piątnicy, ponieważ tam tego nie mamy. To jest y, zorgan... y, pieniądze na kamizelki dla wolontariuszy, tak? mm -hmm. ponieważ nasi wolontariusze mają y, te kamizelki. I y, y, to jest, y, to są pozyskane pieniądze na statuetki, które robimy no w sumie to jest wszystko. Czyli tak naprawdę Łomrzyńskich woźp ogranicza się do pracy ludzi, nie do zbierania pieniędzy, i dlatego właśnie to jest Twoja dewiza, tak? Żeby wszystko było nasze, oddolne, żebyśmy to my w tym dniu grali. Więc co zaplanowaliście na ten dzień? Ja wiem, że była konferencja, ale może powtórzmy to, co, na co czekamy w niedzielę tutaj i w Łomży, i w piątnicy, i w Kolnie. Nie tylko w niedzielę, bo za nami morsowanie z serduchem i woźpogadon, przed nami w czwartek warka, czyli wieczorne granie z Warką, koncert zespołu, licytacje. W piątek mamy wojskowe granie w Piątnicy, turniej piłki nożnej służb mundurowych Komendy Miejskiej Policji w że czy też przedstawicieli Wojska Polskiego, ale połączona z cywilami, na przykład ŁKS, czy też lokalne mhm. stowarzyszenia, które grają po prostu tak może nie tyle zawodowo, a bardziej amatorsko, a później niedziela czyli trzy równoległe finały z tym że tak jak mówię kolno że tak powiem oddolnie samo się organizuje to może zacznę od kolna tam w kolneńskim ośrodku kultury koncerty licytacje wydarzenia 4 na 4 offroad mhm. tam można też skorzystać z tego wydarzenia a potem przechodzimy do Łomży. Hala Kultury w Łomży od 12 do 20. Gramy, mhm. licytujemy. E, wystawcy przed halą, w środku hali i przechodzimy do Piątnicy od 14 do 20. Koncerty, warsztaty, licytacje, również atrakcje. Ale trochę Łomży przyzwyczailiśmy do Galerii Vaneda, w której odbywały się właśnie wcześniej e, wośpy. Jak teraz właśnie mieszkańców nauczyć, że to jednak nie Weneda, a hala kultury? Ale w Wenedzie też jesteśmy przez chwilę. Może nie tyle ja, co mhm. służby mundurowe będą mieli, komenda miejska policji że będą będzie miała swoje stoisko e, i Państwowa Straż Pożarna. Tam też będą nasi wolontariusze. E, Weneda zawsze nas wspierała od samego początku. Hmm, bo też nie mieliśmy innych możliwości mhm. e, i tam zaczynały się nasze finały. Ale w związku z tym, że to się rozrasta, to też lokalizacyjnie nam po prostu brakuje miejsca, e, bo musimy zabezpieczyć różnego rodzaju mhm. miejsca. Na przykład, liczenie pieniędzy, które zawsze było organizowane w banku e, PKO, Banku Polskim, po jakimś mhm. czasie bank zrezygnował jako partner, musieliśmy przejąć to na własne barki. Tutaj potrzeba jest miejsca. Bezpiecznego, spokojnego, gdzie można spokojnie policzyć mhm. tą kasę. Tak? Ta, ta ta grupa osób, yy, która zajmuje się tym, musi mieć odpowiednie warunki. W galerii też to jest mhm. możliwe, ale trochę utrudnione. Dlatego, no tak jak mówię, dla mnie najważniejsze w tym wszystkim jest bezpieczeństwo. I muszę, chciałabym i staram się zorganizować optymalne warunki dla wszystkich uczestników. No to w takim razie jak wygląda właśnie sam ten proces, kiedy z tych puszek są wysypywane te pieniądze i liczone i gdzie będą liczone i jak to wygląda? Kto tam siedzi? Kto kto właśnie liczy te pieniądze, które wolontariusze zebrali? Tam jest specjalnie powołana komisja, yy, która zajmie się liczeniem pieniędzy, oczywiście ze wsparciem wolontariuszy. To wszystko odbędzie się w hali kultury na dole w pomieszczeniu. Miejsce będzie zabezpieczone, ponieważ tutaj Global mhm. Security nas wspiera i ochroniarzy postawi. Wygląda to tak, że wolontariusz wraca z finału, oddaje puszkę mhm. komisji, może poczekać, może sam przeliczyć i na bieżąco jest liczona jego puszka, wpisywane są dokumenty, procedury mhm. potem w system. I tak to mniej więcej wygląda. I później my się dowiadujemy komedia, ile Łomża zebrała. Właśnie pamiętasz, ile 10 lat temu zebraliśmy, a ile w tamtym roku, tak dla porównania? Czy jest progres, czy to się jednak na jakimś tam poziomie utrzymuje, plus minus? Co roku jest progres. Eee, nigdy nie idziemy na rekord, ale te rekordy mm -hmm. są. Eee, jak zaczynaliśmy, to chyba było 40. 2 albo 46 tysięcy, potem było 60 coś, potem było 80 kilka, potem było, dobiliśmy tej mhm. setki. A później już było powyżej setki, tak? Więc co roku wzrasta to, ale nie pamiętam ilo bo w zeszłym roku. Ale właśnie wspomniałaś też o licytacjach. To też są ciekawe rzeczy, co ludzie przekazują wam na licytacje, Bo ja wiedziałam, że są pewne spotkania, można licytować, naprawdę dużo fantastycznych rzeczy. I jakbyś mogła powiedzieć o takich najfajniejszych, takich, które się cieszą, nie wiem, dzisiaj największą popularnością w internecie na Allegro, w tym w naszym łomżyńskim i piątnickim w Ośpie. Rzeczy, które są przekazywane są naprawdę przeróżne. To są prace dzieci, przygotowane w domach specjalnie na ten finał, to są spotkania, to są rzeczy materialne, usługi. Na dzień dzisiejszy chyba największą kwotę ma spotkania i obiad z posłanką Alicją łebkowską gować w Sejmie. Wczoraj było 5:200, nie wiem jak to wygląda dzisiaj. Mamy klimatyzator. Tam chyba około 3000. Sama licytuję, mm -hmm. <noise> więc wiem, warto. <noise> warto. O wartości tysięcy, mm -hmm. mm -hmm. więc naprawdę warto. No tak. mm -hmm. e, mamy e, mamy przy, zawsze przecudne e, prace artystki Lepiona. E, Zawsze Widziałam tę pracę, naprawdę szacunek, bo y, oglądałam ją z każdej strony i byłam naprawdę go, pełna podziwu, jak wpadła na ten pomysł e, i rzeczywiście i puszki, i, i rzeźby, którą tak, właśnie tak, wystawiła. Przepiękne. Tak, co roku przygotowuję, jak nie skrzydła, to rzeźby naprawdę. Mamy, my, mamy taką już całą grupę też osób, mm -hmm. które wspierają nas. Zanim my zaczniemy, to oni już się do nas odzywają, bo już chcą chcą się przygotować i robią to. 嗯。Uh I jeszcze można cały czas przenosić. Nie, tak jak ja zawsze powtarzam, nie ma głupich pomysłów, są tylko fajne pomysły. A czy wszystkie licytacje, bo właśnie nie wszystkie rzeczy trafiają na licytacje do internetu, są licytacje i w hali, pewnie w piątnicy będą, i w hali kultury. Jeżeli ktoś ma taki pomysł, że chciałby coś przekazać na licytację, jak to zrobić od dzisiaj? Trzeba się z nami skontaktować. My mamy przygotowane takie dokumenty, protokoły, gdzie opisuje się przedmiot, wartość przedmiotu, co to jest, i osoba, która przekazuje mhm. nam przedmiot, sama decyduje, Decyduje, w którym miejscu ma to zostać wystawione. My, że tak powiem, robimy to w imieniu tej osoby. To nie jest absolutnie nasza własność. Mm -hmm. My, że tak powiem, jako sztab, organizujemy to i wystawiamy albo na Allegro, albo przekazujemy na finały. Czy do piątnicy, czy do że Mówię tak, jak w zależności mm -hmm. od tego, jak darczyńca zdecyduje to. Czyli wystarczy skontaktować się chociażby na naszym Facebooku. Przez... No Właśnie chciałam zapytać, jaka jest najlepsza forma kontaktu teraz z Wami? Bo normalne, że wy nie macie telefonu, który odbieracie 24 godziny mm -hmm. na dobę, tylko jest forma kontaktu, z jakiej możemy korzystać. Albo na Facebooku przez stronę sztab Łomża, albo yy, y, poprzez maila na adres mailowy wośp.małpa.mklad.com. To są te dwie formy, w których można, z których można skorzystać, ze względu na to, że gro ludzi obsługuje te, te, czy też te social media, czy też tego maila, to to wpada do odpowiednich osób. Już tak powoli będziemy lądowały z naszym programem i z programem WOŚP na ten tydzień i przede wszystkim na niedzielę, ale co jest jeszcze bardzo ważne i najważniejsze w tym wszystkim, dla kogo gramy i wolontariusze, to bardzo często są osoby jeszcze niepełnoletnie, które na przykład muszą właśnie iść z rodzicem, żeby kwestować... To są osoby, które grają z orkiestrą od samego początku. Opowiedz trochę o tych wolontariuszach, o tych ludziach, którzy właśnie są z Wami tutaj. To tak naprawdę są najważniejsi ludzie, bo my. Jakoś tam pracę skupiamy, ale to dzięki. To oni zbierają i to dzięki nim e, są te rekordy bite. W dużej mierze te osoby to są dzieci, bądź rodzice, dzieci, którzy korzystali z tych sprzętów. E, U nas też na naszym terenie? Przede mhm. wszystkim na naszym terenie e, to są rodzice wcześniaków, to są e, dzieci, które na przykład rodziły się, były mhm. malutkie i inkubator ratował im życie. I e, to są ludzie z historiami. Mhm. Nie ma przypadkowej osoby. Zresztą. E, ja sama wiem, jak to działa, chociażby mm -hmm. ze względu na to, że mam mm -hmm. też już małe dziecko i wiem, że przesiewowe badanie słuchu ma każde dziecko, które się urodzi, mm -hmm. czy zdrowe, czy chore. To już jest standard w Polsce. E, I y, oczywiście y, wielokrotnie spotykam się z takimi, z negatywnymi, tak? No bo oczywiście mm -hmm. każdy ma prawo mieć do własnego stania i podejścia, tak? Ale czasami ja dostaję informację, że y, to wcale nie działa, mm -hmm. że te pieniądze nie idą, i ja wtedy Że nie ma mówię, Że nie ma sprzętu, i ja zawsze tłumaczę, że. Jeżeli ktoś nie widział tego sprzętu, to jest szczęśliwym mm -hmm. człowiekiem. To znaczy, że on albo jego dzieci mm -hmm. są zdrowe i nie musiały korzystać z tego. I chwała za to, ale to nie znaczy, że tego nie ma. I tak jak wcześniej wspomniałam, te osoby, które kwestują, to są osoby, który, dla których w dużej mierze ten sprzęt pomógł, życie, pomógł w, zdro... w zdrowiu, tak, w tak, tak, i... zdrowia czy życia. Dokładnie. Ale jeszcze ważna kwestia, o którą poruszasz właśnie teraz, to to, jak wygląda. Mm... Życie wolontariusza w niedzielę. Czy spotyka na swojej drodze przeciwników, właśnie, którzy, że tak. którzy mówią odejść, nie chcę ci wrzucić tego, czy, czy, czy jest takie dziękuję, po prostu nie chce. Yy, czy naprawdę spotykają są... się właśnie z takimi słabymi sytuacjami? Są różne sytuacje. Ostatnio społeczeństwo zostało tak spolaryzowane, że ma od miłości do nienawiści, i w różnych kwestiach. I w tej również, ale oczywiście większość to są pozytywne reakcje. To jest na przykład taka reakcja, gdzie babcia, która ma, nie wiem, 87 lat, idzie do kościoła, wychodzi i mówi: Cały miesiąc zbierałam. To jest te 20 zł. I wrzuca do tej puchy. I to nawet nie jest. Ona nawet jak złotówkę wrzuci. To jest taki. To jest coś, co dzięki czemu mhm. i dlaczego gramy, tak? To jest ten powód i oczywiście spotykamy i wolontariusze i my bezpośrednio mhm. różnego rodzaju opinie, ale, ale reagujemy opinie czy na ataki, tym, bo to też ataki, jest A mhm. taki rzadziej, ale też się zdarzają, ale ja zawsze powtarzam wolontariuszom mhm. uśmiechamy się. Po prostu nie reagujemy, uśmiechamy się, życzymy wszystkiego dobrego i odchodzimy. Czy I jesteśmy ja. przeganiani z wąbrzyńskich kościołów jako wolontariusze? Z niektórych miejsc tak. Mhm. My nie wchodzimy od wielu lat, od kiedy ja kwestuję, nie wchodzimy nigdy na tereny kościołów. Mhm. Możemy stać w terenach publicznych, zresztą nawet nie wchodzimy na tereny prywatne bez zgody. Ale, ale nie zawsze. Czasami jest tak, że proboszcz zachęca, i w tamtym mhm. roku nawet wolontariusze przyszli do mnie i mówią: Pani Moniko, ale czy Monika. Ksiądz zaprosił nas na kawę i ciacho, zrobił pyszne late. Więc mhm. to też absolutnie nie jest um, nie zdarzają kategoryzować. Się, oczywiście, mhm. że tak, zdarzają się różnego rodzaju przypadki, ale mam nadzieję, że mimo wszystko tak odczarujemy to wszystko i znowu, razem z uśmiechem będziemy mhm. wszystko robić. No ja wiem, że na przykład z tego dnia też wolontariusze mogą skorzystać z posiłku ciepłego, które organizuje kilka miejsc, właśnie, żeby tak. wolontariusz mógł sobie zajść, odpocząć. I to też jest niby taka pomoc niewielka, ale jednak taka przyjemna. Słuchajcie, no nikt nie musi, każdy może, i bardzo cieszy nas, i serce rośnie, że jednak lokalne firmy, instytucje się włączają w to chociażby e, Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych e, czy też Warka e, czy też e, Black Sheep, czy też e, już, już nie mhm. pamiętam tak ale mamy kilka ale tych, jest miejsc. tych punktów gdzie, gdzie spokojnie ten wolontariusz tam dotrze po tak, prostu tak i zostanie jeździć. miło przyjęty tak. z uśmiechem mhm. na twarzy e, zostanie ugoszczony kawą herbatą bądź czymś ciepłym za co też dziękuję mhm. i dla mnie to też jest ważne bo wiem że wolontariusz może się gdzieś zagrzać i od rana do wieczora po prostu nie nie marznie tak I, nie jest mile widziany. Jakie jest hasło tego finału i co masz na koszulce? E, hasło tego finału to są płuca po pandemii. E, gramy dla dzieci i starszych i dorosłych. A to, co ja mam na koszulce, to co prawda jest hasło z tegorocznego finału, ale ono mm -hmm. chyba będzie wiecznie ze mną, bo mam ogień w sercu i osoby, które grają z nami, też mają ten ogień w sercu e, i, i no i dzięki nim to wszystko jest. Ja mam nadzieję, że tego ognia Wam w niedzielę nie zabraknie i sił, żeby przeżyć <noise> finał i później to wszystko policzyć nam powiedzieć, jaka kwota została uzbierana i w Łomży, i w Piątnicy, i w Kolnie. Monika Orłowska, szef sztabu w Łom właśnie Łomża, Piątnica, bardzo Ci dziękuję. No i życzę powodzenia. Dziękuję, zapraszam wszystkich. Do zobaczenia i siema. Blachy Grzymała to dynamicznie rozwijająca się firma produkująca i sprzedająca blachy trapezowe o tłoczeniu T18 i T8 i grubości 0,5 mm. Nasze materiały są odporne na warunki atmosferyczne i mechaniczne. Najwyższa jakość blach, szybka realizacja. Poznaj Blachy Grzymała!